Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga. Dzisiaj powiemy na temat prefacji. W strukturze modlitwy eucharystycznej możemy wyróżnić następujące zasadnicze części. Prefację, aklamację święty, święty, epiklezę, opowiadanie o ustanowieniu, anamnezę, ofiarowanie, modlitwy wstawiennicze za żywych i zmarłych oraz modlitwę końcową, czyli doksologię. Dziękczynienie wyraża się ono zwłaszcza w prefacji, w którym kapłan w imieniu całego świętego ludu wielbi Boga Ojca i składa mu dziękczynienie za całe dzieło zbawienia lub za jakiś szczególny jego aspekt, zależnie od różnorodności dnia, święta bądź okresu. Na początku modlitwy eucharystycznej kapłan wchodzi dialog z ludem. Najpierw go pozdrawia przez słowa Pan z Wami, na co lud odpowiada i z Duchem Twoim. Następnie wzywa go do tego, by się modlił przez słowa w górę serca, na co lud wierny odpowiada, wznosimy je do Pana. Następnie następują słowa, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, gdzie lud odpowiada, godne to i sprawiedliwe. Ważne jest w tym momencie, abyśmy rzeczywiście wznosili nasze serce i nasze myśli do Boga, naszego Stwórcy i Wybawiciela. Prefacja kończy się aklamacją święty, 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 gdzie całe zgromadzenie łączy się z mocami niebios. Te aklamacje stanowiącą część modlitwy eucharystycznej wykonuje cały lud razem z kapłanem. I to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą uwagę oraz za komentarze. I dalej zachęcam do tego, byście lajkowali, subskrybowali oraz pozostawili po sobie jakiś znak w postaci komentarza pod dzisiejszym odcinkiem. Szczęść Boże i do zobaczenia!